Witam Państwa w specjalnym wydaniu Rozmowy Dnia, bo już i dzisiaj także i nasz region obchodzi Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przypada na pierwszy dzień marca. Stąd moi goście Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek kujawsko-pomorski. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Józef Ramlał, wicewojewoda kujawsko-pomorski. Witam. Dzień dobry. I dr Marek Szymaniak, historyk, kierownik działu naukowego w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Witam Pana. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Tak jak na początku wspomniałam, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych od 2011 roku przypada na pierwszy dzień marca. I może rozpocznijmy od tego, w Panów ocenie, jak pamiętamy o tych bohaterach dzisiaj, współcześnie? Musielibyśmy chyba rozpocząć rozmowę od takiej bardzo osobistej perspektywy. No, dla mnie problem żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, to jest problem, który dla mnie osobiście jest lekcją, ogromną lekcją patriotyzmu. Tym bardziej, że musiałem zasypać pokłady wiedzy, która jakby implementowała mnie na przykład przez okres mojej edukacji w szkołach przed 89 rokiem. Jaka różnica była? Różnica była taka, że oni byli faktycznie przez tamten system wyklęci, a podręczniki szkolne, które trafiały do nas, w ogóle tego wątku nie poruszały, a jeżeli poruszały, to używając słów reakcyjne, podziemie, bandyci, bandy i tak dalej. Czyli nie taki odbiór, jak dzisiaj już mamy ten obraz. Ja w ogóle jestem ciekaw, co się wydarzyło przez te ostatnie kilkanaście lat. W 2011 roku Bronisław Komorowski podpisał ustawę, którą zostawił po sobie Lech Kaczyński, dotyczącą właśnie tego dnia. Pomysłodawca. Tak. Potem wiem, że ta myśl się też przebijała. To bohater bydgoski, pułkownik Łukasz Ciepliński, był mianowany na stopień pułkownika, na wyższy stopień przez ministra Siemoniaka z tamtej ekipy rządzącej. Ja mówię o tym bez żadnej tezy, tylko mówię o tym, że we władzach państwowych, bez względu na to, z jakiego one pochodzą kręgu ideologii, świadomości, to się przebija. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, bo dla mnie nauczycielami, jeżeli chodzi o tamte czasy, była nie szkoła, ale moi dziadkowie, moi rodzice, którzy mi takie rzeczy opowiadali. Trudno było mi to wszystko w głowie ułożyć. Ta zgodność jest do dzisiaj, od 89 roku, jak tak analizuje się rok po roku, coraz bardziej widoczna co do tego, co należy się, jaka pamięć żołnierzom wyklętym, panie doktorze. Ja zawsze przy okazji 1 marca, czy to w przededniu, czy w sam Dzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, moje myśli kieruję ku rodzinom wszystkich tych żołnierzy, którzy w tamtym czasie stracili swoich najbliższych i do dzisiaj nie wiedzą, gdzie spoczywają szczątki ich krewnych. Całym sercem jestem przy wszystkich tych, którzy cały czas czekają na najpierw ekshumację, a potem identyfikację tychże szczątków, po to, żeby móc godnie upamiętnić i oddać cześć tym, którzy byli przedstawicielami ich rodziny, a walczyli o niepodległy byt państwa polskiego i w tej walce oddali najwyższą ofiarę. To jest jedna rzecz. A druga, która zawsze mi towarzyszy generalnie, kiedy myślę o niepodległościowym podziemiu powojennym, to, żeby nie patrzeć na tych dzielnych ludzi z perspektywy tylko i wyłącznie ich śmierci. To jest niezwykle ważny wątek w życiu. Oni, tak jak powiedziałem przed chwilą, położyli największą ofiarę na ołtarzu walki o niepodległy byt państwa polskiego, ale patrząc na ich śmierć, pamiętajmy przede wszystkim o ich pięknym życiu. Tak jest. Panie wojewodo, żołnierze wyklęci dzisiaj? Żołnierze wyklęci dzisiaj, ja bym chciał, kontynuując ten wątek, który rozpoczął pan marszałek, spojrzeć na kontekst historyczny. Dlaczego tak długo, już nawet po odzyskaniu niepodległości, w 89 roku do 2011 roku ten problem był marginalizowany. Zaraz po wojnie sytuacja była bardzo trudna, bo ci, którzy postanowili być wiernymi złożonej przysiędze wojskowej aż do samego końca, aż do ofiary z własnego życia, nie mogli liczyć na zrozumienie
w szerokich masach społecznych. Ludzie po prostu po wojnie byli bardzo zmęczeni. Chcieli za wszelką cenę normalności. Komunistyczny system, który został implementowany tutaj do nas, na początku nie wydawał się aż tak bardzo opresyjny. Te wszystkie akcje przeciwko zbrojnemu podziemiu miały charakter bardzo taki, bym powiedział, chirurgiczny, adresowany. Nie było atmosfery, mówię o pierwszych latach, nie było atmosfery ogólnego terroru. Chociaż zwalczani byli, infiltrowane było całe podziemie, bo w tym Rosjanie byli dużo lepsi od Niemców. Dla Niemców polskie podziemie było sfinksem do samego końca. To, że aresztowali Grota Roweckiego, to był efekt zdrady. Natomiast nie wiedzieli, jaka jest struktura. Natomiast Rosjanie bardzo szybko radzili sobie z rozpracowywaniem tego podziemia. A więc trzeba jeszcze o tym dodatkowo pamiętać, że tym żołnierzom, nazywanymi żołnierzami wyklętymi, ale bardziej mi odpowiada nazwa, bo nie wszyscy rozumieją ten kontekst, a jednak słowo wyklęty zawiera w sobie jakiś taki trochę pierwiastek pejoratywny. No właśnie. Taką rolę trzeba, chciano im taką nadać. Chciano im przypisać. I pierwsze procesy pokazywane w kronikach filmowych, to była straszliwa nagonka. Więc to chcę, na koniec swojej wypowiedzi chciałbym powiedzieć, że tym większe było bohaterstwo tych ludzi i tym większa była ich niezłomność. Całkowicie tutaj podpisuję się pod tym, co powiedział pan wojewoda. Mnie o wiele bliższe jest określenie żołnierze niezłomni, bo myślę, że po tylu latach, kiedy my przywracamy pamięć tych żołnierzy, tak, te przepiękne życiorysy, pamięć o nich, możemy mówić, że oni byli przede wszystkim niezłomni. Wyklęci to tak chcieli komuniści, żeby oni byli. Nie tylko komuniści, pamiętajmy o latach 90., kiedy to pojęcie zostało ukute. Mówimy o roku 1993, kiedy powstała pierwsza wystawa, na której to pojęcie zostało użyte, kiedy zostało sformułowane. Później książka Ślaskiego właśnie pod takim tytułem. Następnie bardzo ważna publikacja Żołnierze Wyklęci w odniesieniu do podziemia antykomunistycznego. Powstanie Instytutu Pamięci Narodowej. Mówię tutaj o pewnych kamieniach milowych, które każą nam dzisiaj sądzić, ponieważ tak jak panowie powiedzieliście przed chwilą, że w zasadzie, moim zdaniem, pojęcie żołnierzy wyklętych no, straciło dzisiaj aktualność. Znaczy, ono w dużym stopniu już nie oddaje tego, co się działo jeszcze w latach 90. Wtedy żołnierze podziemia niepodległościowego rzeczywiście byli wyklęci, ale ja się nie zgodzę z tym, że przez komunistów. Komuniści nie mieli żadnej legitymacji czynnej do tego, żeby ich wyklinać. To byli Hunowie, którzy pojawili się na ziemiach polskich, którzy stali poza polskim społeczeństwem. I jeżeli mówimy o wyklinaniu żołnierzy wyklętych, to odnosimy się do sytuacji z lat 90., kiedy nie oddano im tej czci, tego honoru po 89 roku, na który zasługiwali. Więc w odniesieniu do komunistów nie mówmy o tym, że oni byli ich w stanie wykląć, dlatego że to byli ludzie, którzy nie mieli żadnej legitymacji czynnej, instytucjonalnie stali poza narodem polskim. Ale też żołnierze wyklęci, no dzisiaj również pojawiają się takie opinie, które kwestionują postawę właśnie żołnierzy wyklętych, mówiąc na przykład, zacytuję taką jedną z opinii, przecież i tak byli skazani na porażkę wobec przeważającego aparatu bezpieczeństwa wspieranego przez NKWD. Na ile jest to z kolei zasadny pogląd, jak panowie sądzą? To ja krótko, dwie rzeczy. Oczywiście tak można dzisiaj mówić z perspektywy ileś dziesięciu lat po tym, jak rzeczywiście zostali spacyfikowani przez przeważające siły komunistyczne w postaci czy to Urzędów Bezpieczeństwa, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z którym jeszcze pan marszałek walczył na początku lat 2000, jeżeli chodzi o upamiętnienia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, szanowni państwo, my funkcjonujemy w rzeczywistości państwa niepodległego i odnosimy się do tych bohaterów, którzy o ten niepodległy byt państwa polskiego walczyli. Więc kiedy kwestionowana jest sprawa wysiłku zbrojnego, niezależnie od tego, jak on się skończył, to tak naprawdę kwestionowana jest zasadność walki o wolną i niepodległą Polskę. Ci ludzie, pozostając w latach 40. w lasach, działając również w inny sposób, no bo zwrócę uwagę na Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, przecież ci przedstawiciele tej formacji niepodległościowej, oni nie stawiali sobie za celu walki zbrojnej. To była
To był opór bez walki i dywersji, bez wojny i dywersji. W związku z tym ta walka była zróżnicowana. Liczono na to, że wybory w 1947 roku nie zostaną sfałszowane. Wierzono w to. My dzisiaj wiemy, że komuniści, no wiadomo, żadnych przyrzeczeń nie dotrzymywali. I w związku z tym tamta perspektywa była inna niż ta, którą posiadamy dzisiaj. To nie możemy popełnić takiego grzechu ahistoryzmu, bo wtedy, w latach 40., pamiętajmy, no, jeszcze nie było wiadomo, że porządek jałtański, na straży którego miała stać również Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, zostanie, że oni wycofają się z Europy. Przecież znane są takie powiedzenia jak słonko coraz wyżej, Anders coraz bliżej, oczekiwanie wręcz na przybycie Andersa na białym koniu, rachuby na trzecią wojnę światową. One zawiodły. No, monopol na broń jądrową wtedy jeszcze posiadany przez Stany Zjednoczone. To wszystko powodowało, że jakieś rachuby i jakiś pierwiastek racjonalności w podtrzymywaniu tego płomyka dążeń wolnościowych był. Zamykając ten wątek rozmowy o tej współczesności, odbiorze żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych współcześnie, to tylko dodam, że są dane z internetowego sondażu konkretnie przeprowadzonego niedawno, wynika, że prawie 60% Polaków wie, kim byli żołnierze wyklęci. Świetny wynik. To jest świetny wynik, tak, prawda? Przyznają tak panowie, że spodziewałam się tutaj, że o wiele mniej osób, a to jednak to jest milowy krok od tego momentu, kiedy tak, poprawia się pamięć. Czyli warto. Wiedza Polaków, warto, tutaj trzeba 10 przyznać. 10 lat trwające wprost wysiłki dały efekt. 30% Polaków zetknęło się z tym pojęciem, ale nie wie, co ono oznacza, i 54% wskazało, że byli to członkowie polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Prawie co czwarty badany, 23%, wskazał błędną odpowiedź. Generalnie patrząc na te wyniki ogólnie sondażowe, nie są zatrważające, jak to było jeszcze. Patrząc na realia europejskie i światowe, to podejrzewam, że wynik 54%, o których pani powiedziała, to jest wręcz rekord nie tylko Europy, ale i świata. Ale Polacy są narodem, który jest bardzo zresztą budujący. Różne poglądy przywiązują ogromną uwagę do wartości historycznych. I myślę, że w tym się również wyraża taka miłość po prostu Polaków do ojczystej historii. Nawet jeżeli ona była gmatwana, zakłamywana, to jednak każdy poszukiwał swojej prawdy i w tej chwili myślę, ten wynik pokazuje przede wszystkim to, że dla nas historia żołnierzy niezłomnych nie jest historią obojętną. 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest szczególny w tym roku, rocznicowy, bo 70 lat mija od stracenia pułkownika Łukasza Cieplińskiego. 1 marca, właśnie dokładnie jutro, ten czas będzie odnotowywany jeszcze bardziej. I okazuje się, już o tym wiemy, że pułkownik Łukasz Ciepliński jest bohaterem również tutaj naszym w regionie, jeśli chodzi o obchody. Panie marszałku, panie wojewodo, tutaj wspólnie współpracowaliście nad tym, aby co się wydarzyło 1 marca. Wydarzy się, czy się wydarzyło? Wydarzyło się, no my pamiętamy datę przede wszystkim z tę datę mordu na ulicy Rakowieckiej w Warszawie, gdzie wśród kilku osób straconych z zarządu, z czwartego chyba zarządu WiN-u, znalazł się także pułkownik Łukasz Ciepliński. Natomiast my musimy jako bydgoszczani już w tej chwili pamiętać o tym, że początek tego heroicznego szlaku wojskowego, wojennego pułkownika Cieplińskiego zaczynał się właśnie w Bydgoszczy, w koszarach 62. Pułku Piechoty, do którego trafił w 36. roku, tuż po skończeniu podchorążówki, jako świeżo promowany podporucznik. Był też obrońcą miasta Bydgoszcz. Tak, i stąd wychodził na bój w czasie kampanii wrześniowej, trafił do Kampinosu, tam się wsławił niesamowitym czynem. On był dowódcą kompanii przeciwpancernej, samodzielnie zniszczył 6 czołgów niemieckich i 2 wozy dowódcze. To jest coś niesamowitego. Generał Kutrzeba,
zdjął swój order Virtuti Militari i przypiął do jego munduru, mianując go na wyższy stopień oficerski. Ale potem ta kampania, on potem przedarł się do przepiękny życiorys, temat na film. Próbował odbić też kilkadziesiąt osób, żołnierzy Armii Krajowej, zdaje się, z zamku przebywających, którzy przebywali na Zamku Rzeszowskim, tam byli więzieni. 400 więźniów. Wybitny oficer Armii Krajowej, człowiek o naprawdę ogromnych zasługach i odgrywający jedną z najważniejszych ról również w podziemiu niepodległościowym po 1944-45 roku. Pięciokrotnie skazywany na śmierć. Na karę śmierci, tak, przez sądy komunistyczne, które, powtórzę, to nie miały żadnej legitymacji do tego, żeby tak czynić, niczym nie zrobił nic takiego, za co można byłoby go skazywać na śmierć. Został po prostu zamordowany. Najpierw został wyrok sądowy, to było pierwsze morderstwo, drugie fizyczny wyrok wykonany na panu podpułkowniku i przedstawicielu, i pozostałych przedstawicieli czwartego zarządu. Przytoczę fragment listu pułkownika Ciepnińskiego w tym momencie. W czasie śledztwa leżałem skatowany w kałuży własnej krwi. Mój stan psychiczny był w tych warunkach taki, że nie mogłem sobie zdawać sprawy z tego, co pisał oficer śledczy. I siedział w jednej celi z gestapowcem. To jest w ogóle rzecz oburzająca. Przy okazji jeszcze, panie redaktorze, jeśli można, jednym zdaniem. Proszę bardzo. Te grypsy Łukasza Cieplińskiego, którymi historycy, społeczeństwo polskie dysponuje dzisiaj, one są przepięknym świadectwem właśnie tej niezłomności człowieka, który w rzeczywistości niezwykle okrutnej potrafił zachować hart ducha i to, co najważniejsze, czyli miłość do ojczyzny, miłość do swojej rodziny, miłość do swojego małego synka. Pozostawał wierny tym wartościom do końca, aż do chwili śmierci. I owe grypsy z celi śmierci będą jutro, jeśli mogę tutaj powiedzieć, również przedmiotem specjalnego wydarzenia w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku o godzinie 18:00, transmitowany w internecie koncert Grypsy z celi śmierci, na który serdecznie zapraszam. Grypsy wypełnione? Z tymi grypsami także. Tak, to oczywiście tak. To Instytut Pamięci Narodowej je wydał. Instytut Pamięci Narodowej ma najpoważniejsze osiągnięcia, jeżeli chodzi o publikacje dotyczące niepodległościowego podziemia zbrojnego. I dodam, że grypsy wypełnione i bólem, cierpieniem, tęsknotą, emocją taką bardzo zrównoczoną, ale w takich sytuacjach, w takich warunkach pułkownik Ciepliński wtedy przebywał. Panie marszałku, wróćmy do jutrzejszego dnia. No dla mnie to będzie ważny dzień. To był mój pomysł, jeżeli chodzi o te tablice. Byłem inicjatorem tego, oczywiście współpracowałem w tym temacie oczywiście z marszałkiem Piotrem Sałomyckim, który entuzjastycznie podszedł do tego pomysłu. I można powiedzieć symbolicznie, że jutro pułkownik Łukasz Ciepliński wróci do swojego miejsca zakwaterowania przy ulicy Warszawskiej 10, do swoich koszar. Jestem z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwy. Ja tutaj jeszcze dodam, że pułkownik Ciepliński, pseudonim Pułk, ale też i pseudonim Ostrowski. To on miał wiele pseudonimów, jeden z nich był jeden z licznych, również który miał. Tak. Ale co istotne, jeszcze chciałam podkreślić, ta współpraca tutaj władz samorządowych i władz wojewódzkich była bardzo widoczna. Pomysłodawcą był pan marszałek, jak przed chwilą usłyszeliśmy. Natomiast ta współpraca z entuzjazmem wręcz rozwijała się po to, żeby upamiętnić tym razem postać pułkownika Ciepnińskiego. Panie wojewodo. No, słusznie pani zauważyła. Jest bardzo wiele pól, na których dobrze współpracujemy, ale myślę, że takie wspólne działania owocują potem chociażby tymi bardzo budującymi wynikami badania opinii publicznej i postrzegania przez Polaków spraw historii. Przecież wśród młodych ludzi musimy wręcz walczyć o to, żeby uzmysłowić, jak wielką cenę poprzednie pokolenia płaciły za wolność, bo to ma również bardzo duże znaczenie, jak następne pokolenia będą ceniły to, co w spadku po poprzednikach otrzymały. Ja uważam, że historycy mają jeszcze bardzo dużą robotę do wykonania, dlatego że ci, którzy są niechętni etosowi żołnierzy wyklętych, niezłomnych, cały czas próbują pisać swoją historię, wyłapując z szeregów żołnierzy wyklętych ludzi, którzy mieli jakieś skazy na życiorysie, próbują je nagłaśniać. Uważam, że
rzetelna praca naukowa, rzetelny wysiłek naukowców powinien doprowadzić do bardzo obiektywnych wniosków. Zresztą jakby próbkę tego akurat zaprezentował dzisiaj pan doktor Szymkowiak. Odsłonięcie tablicy o 11.30. O 11.30 będzie odsłonięcie tablicy. Wcześniej przy ulicy, na cmentarzu przy ulicy Kcyńskiej będą złożone kwiaty i będzie msza w kościele garnizonowym o godzinie 10. Tak naprawdę powiedziawszy, moja przygoda z żołnierzami, no nie przygoda, ale taka praca z żołnierzami wyklętymi zaczęła się właśnie od tego cmentarza na Kcyńskiej, gdzie jeszcze pracując w Urzędzie Wojewódzkim jako wicewojewoda z grupą też ludzi bardzo oddanych tej idei, udało nam się doprowadzić do tego symbolicznego wybudowania z tabliczek zamordowanych żołnierzy wyklętych z ich nazwiskami taki mur pamięci. Pan wojewoda na konferencji prasowej parę dni temu właśnie nawiązał do pogrzebu żołnierzy wyklętych odnalezionych przez IPN na bydgoskiej łączce przy ulicy Kcyńskiej. Powiedział, że uroczystość ze względu na pandemię odbędzie się w innym terminie, argumentując to w ten sposób, ponieważ region nie chce, aby bohaterowie po raz kolejny byli upamiętniani w ciszy. Tak jest. To musi być odpowiednia oprawa tego i to jest decyzja jak najbardziej chyba trafna i nie wywołująca żadnych kontrowersji. Tu pełna zgoda. Na łączce, panie doktorze, tam się wiele dzieje. Były sygnały, IPN pracował, pracownicy IPN-u pracowali bardzo długo. Efekty są, ale chyba tam jeszcze trzeba te prace dalej kontynuować. Panie redaktor, ekshumacje to są prace niezwykle żmudne. To są prace, które muszą trwać. Dobrze, że one się dzieją. Później przychodzą identyfikacje. To jest kolejny żmudny proces. Ale ten proces już trwa i on się nigdy nie zatrzyma. Głęboko w to wierzę. I to, o czym mówiłem na początku, to znaczy to, że są takie rodziny wśród nas, tutaj również w Bydgoszczy, które cały czas czekają na identyfikację, najpierw na odnalezienie i później identyfikację szczątków ich najbliższych. To jest rzecz niezwykle ważna. Niezwykle ważna i taka, która się nigdy nie powinna kończyć jakąś decyzją polityczną. Polityka powinna być bardzo daleko od Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Kończę dzisiaj spotkanie z panami. Wracając, ukierunkowując się na młodzież, bo tak sobie myślę, że przecież to jest ta grupa wiekowa, która będzie kontynuatorem tej historii również o żołnierzach wyklętych, o żołnierzach niezłomnych. Na pogrzebie majora Łupaszki prezydent Andrzej Duda powiedział, że na przykładzie żołnierzy wyklętych wychowujemy następne pokolenia, aby były takie jak oni, wierne ojczyźnie do końca. Młode pokolenia, jak panowie sądzą, czerpią chętnie z tych przykładów, chociażby z przykładu żołnierzy wyklętych, niezłomnych? Słowa uczą, przykłady pociągają, mówi stara dewiza. Natomiast całe szczęście, że młodzi ludzie nie muszą, bo są inne zupełnie realia, płacić tak wysokiej ceny, jak robili to poprzednicy. Więc ale powinni pamiętać. Powinni pamiętać i ten sondaż, do którego ciągle nawiązuję, jest najlepszym dowodem, że pamiętają i będą pamiętać. Taką nadzieję trzeba żywić. Panie marszałku. Wydaje mi się, że nigdy dość pracy w tej dziedzinie. Ja bym oczekiwał, żeby także polska kultura odpowiedziała trochę na tę legendę żołnierzy niezłomnych. Ja widziałem chyba wszystkie filmy fabularne, które powstały. Brakuje mi jednak takiego dzieła wybitnego, które by było pewnym, no, można by powiedzieć, no, pomnikiem dla żołnierzy niezłomnych. Do tego mi brakuje. Być może również warto korzystać z tych takich bardzo nowoczesnych kanałów kulturowych, informacyjnych, żeby tę wiedzę w jakiś sposób przekazywać. No i też potrzebni są nauczyciele, którzy najpierw sami zrozumieją ideę tego bohaterstwa żołnierzy wyklętych.
Panie doktorze. Bez pamięci o polskich bohaterach, bez pamięci o bohaterach powojennego, niepodległościowego, podziemia zbrojnego, podziemia antykomunistycznego, ale pamiętajmy, że przecież ci ludzie, którzy po wojnie walczyli o niepodległy byt państwa polskiego, swój rodowód wywodzili wcześniej z nurtów akowskich i innych niepodległościowych. Bez pamięci o ich ofierze nie da się zbudować tożsamości patriotycznej. Bez pamięci nie da się zbudować tożsamości patriotycznej i tym zdaniem kończymy dzisiejsze nasze spotkanie. Jutro, 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, również w naszym Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, także w naszym regionie. Uroczystości będą transmitowane online, ponieważ niestety mamy pandemię. Zapraszamy Państwa do udziału mimo takiej sytuacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia.